przyszedł do niego trędowaty z prośbą. Upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił. I rzekł mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. I schodzili się do niego zewsząd. Bardzo dużo środków finansowych, bardzo dużo naszego czasu inwestujemy w nasze zdrowie. Jest to naturalne, chcemy być zdrowi. Również dzisiejsza medycyna prześciga się w coraz to nowszych rozwiązaniach. Jako chrześcijanie do tego wszystkiego modlimy się o Boże uzdrowienie, o to, by Jezus nas uzdrowił. Czytając ten tekst, zadaję sobie pytanie, w jaki sposób prosimy Jezusa o uzdrowienie. Czy jest to tak jak w przypadku wspomnianego trędowatego w naszym tekście, pokorna prośba: jeśli Panie chcesz, możesz mnie uzdrowić, czy raczej żądanie, roszczenie i po prostu coś takiego, co być może nawet nie podoba się Bogu, bo jest pewnego rodzaju wymuszaniem na Bogu decyzji o uzdrowieniu. Kiedy popatrzymy do Nowego Testamentu, kiedy spojrzymy na Jezusa, widzimy, że także On sam w ogrodzie Getsemane modlił się w specyficzny sposób. Ojcze, jeśli chcesz, aby ten kielich mnie ominął, to proszę, niech się dzieje nie moja, ale Twoja wola. To jest niesamowite. Codziennie przeżywamy takie dylematy. W naszym tekście jest sukces. Pan Jezus się lituje, trędowaty zostaje oczyszczony. Do tego Jezus nie wywraca porządku zakonu, dlatego mówi mu, żeby oczyszczony poszedł do kapłana, ukazał mu się, żeby dostał świadectwo tego, że jest zdrowy, by na powrót mógł wrócić do społeczeństwa, z którego był ze względu na swój trąd odrzucony. A jak to funkcjonuje dzisiaj? Mamy różne choroby, mamy różne oczekiwania, w bardzo różny sposób się modlimy. Często myślimy o tym, że wszystko pięknie ułoży się wtedy, kiedy będziemy się modlić. A co jeśli nie? Zadałem bardzo trudne i bolesne pytanie, szczególnie dla tych, którzy może wiele lat modlili się o uzdrowienie, czy modlą się o uzdrowienie i nie zostali uzdrowieni. Bywa tak, że wielu ludzi z tych, którzy zapewniają o modlitwie, kiedy nie widzą efektu, odwracają się, przestają się modlić, odwracają się plecami, zrywają znajomości. Co z tym wszystkim zrobić? Szczególnie w czasach, kiedy musimy być piękni, bogaci, osiągać sukcesy i panuje gdzieś niezdrowy stereotyp, że jeżeli jesteś zdrowy, jeżeli ci się powodzi, to Pan Bóg jest z tobą, Pan Bóg ci błogosławi. Jakże błędne myślenie stawiające Boga w pozycji kogoś, kto patrzy na drugiego człowieka, jak drugi człowiek, który w ogóle nie rozumie, że nie szata i nie okoliczności zdobią człowieka. Chcę Cię dzisiaj zachęcić, jeśli przeżywasz trudny czas w swoim życiu, jeśli modlisz się o uzdrowienie, to nie rezygnuj, ale przemyśl, czy Twoja modlitwa jest prośbą o wypełnienie woli dobrego Ojca, który wie najlepiej, co jest dla Ciebie najlepsze, czy roszczeniem i żądaniem, które z góry skazane jest na porażkę. Niech Pan Bóg Ci błogosławi, życzę Ci zdrowia.